jesień lubi dzieci, przecież Jezus stworzył ją. Niech ten świecznik świeci i rozświetla cały dom. Cześć kochane dzieciaki! Posyłam Wam wielkiego buziaka, mając nadzieję, że ta jesień jest dla Was bardzo pięknym czasem. My tutaj w przepięknym królestwie widzimy, że jesień jest przepiękna cały czas i sobie nucimy tą piosenkę, że przecież Pan Jezus stworzył jesień. A dzisiaj mamy wielki, wielki dzień, ponieważ wspominamy trzech wielkich archaniołów. Ja przyniosłam dla Was taki zaskakujący obrazek. Można by powiedzieć, że chyba taki podobny obrazek to mogłyby też namalować dzieci. To jest taka, chyba ciocia Malwa powiedziałaby, że sztuka ludowa. Ja osobiście bardzo lubię sztukę ludową. I zobaczcie, mamy w samym centrum Matkę Bożą z maleńkim Jezusem, a wokół niej posłani od Boga trzej archaniołowie. Michał, Gabriel i Rafał, którzy strzegą maleństwo, strzegą Matkę Bożą, ale też dla nas ważna informacja, nas mocno strzegą. Kochane dzieciaki, archanioł Michał to jest taki wojownik, uczyliśmy się tego. Nie boi się niczego, łatwo zwalcza złego. Michał, przyjaciel dzieci, potężny archanioł, który nas strzeże. Archanioł Rafał to jest ten, który towarzyszy nam, zwłaszcza kiedy jesteśmy chorzy. Do Niego wołajcie, kochane dzieciaki. On się modli o nasze uzdrowienie, wspiera nas mocno. I archanioł Gabriel to jest ten, który został posłany wiele razy od Boga na ziemię. Między innymi do Matki Bożej. Znacie tę historię. Więc dzisiaj świętujemy tych trzech archaniołów. Michał, Rafał i Gabriel. I ciocia Malwa wymyśliła coś bardzo pięknego, co my dzisiaj zrobimy dla Matki Bożej, żeby móc w październiku stawać na modlitwie z trzema archaniołami, bo to jest to, co my dzisiaj zrobimy, to jest potężna broń. Mówię Wam. Chociaż nie wygląda, ale jest potężna. Więc zaraz pędzimy do komnaty plastycznej, do cioci Malwy, ale najpierw zapraszam Was na filmik, w którym zobaczycie, jak dwie siostrzyczki bardzo lubią pracę z ciocią Malwą. Bardzo, bardzo, najbardziej. Zapraszam. Ja, a to Marta. Marta. A ja bardzo lubię robić piosenkę z ciocią Malwą. Czy możesz robić mowę? Lubi Alleluja, ale chcę. Alleluja. To wieczorem nadziejemy. I drugie. To nie? Tutaj. Teraz Marta się bawi. Pozdrawiamy mocniej w duchu. Malwinko, ten twój świecznik u mnie w domu bardzo pięknie świeci. Ja go tu trochę podnoszę. Piękny jest. Ale wiesz, co się dzieje ciekawego? Mm-hmm. Jak świeczka w środku rozgrzeje cały słoiczek, to ostatnio słyszałam coś takiego. Pink, pink, pink. Tak. Plastelinka się troszkę roztapia, odpada jabłuszko, ale ja przyklejam i się trzyma znowu. Więc no kochane dzieciaki, super. Jakby Wam się zdarzyło, że takie jest pink, 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 to możecie sobie wyobrazić, że spadają kasztanki z drzewa, z naszego świeczniczka i przyklejamy jeszcze raz. Świecznik jest piękny. W ostatnią niedzielę trójka dzieci dostała taki świecznik jako nagrody i bardzo się cieszyły. Bardzo. Dzisiaj, Malwinko, ja po prostu patrzę na ten stoliczek i wiesz, co się zastanawiam? Mm-hmm. Jak można z takich pomponików zrobić potężną broń? A jednak można. Można. One są takie mięciutkie. Cudowne. Ale można. Pokażę Ci najpierw taką jedną bardzo fajną, małą broń. Ale piękna, to jest krasnoludkowa. To jest broń krasnoludkowa. No zobacz, tutaj nawet taka mała rączka mała by się zmieściła. By weszła. Też właśnie, więc to jest taka broń krasnoludkowa. Za chwilę też ją zrobimy, ale jest też jeszcze broń większa. Różaniec jest potężną bronią. Ja tu taki znalazłam, mała, no właśnie. Ten jest cudny.
Więc one są, nie dość, że są mięciutkie, można się do nich tak troszkę nawet przytulić, to właśnie też są potężną bronią. Malwinko, to po prostu róbmy, żeby każde dziecko w październiku miało swój zrobiony różaniec. Mhm. I na przykład, jeśli ktoś z Was przychodzi, będzie na nasze różańce w środy i w piątki na godzinę 17:30, to od razu zabierzcie ten różaniec, który robimy specjalnie na różańce, ale wiesz też, kiedy nam się przyda? Mhm. Kiedy? Jak będziemy mieli forum dzieci. Wiesz, nam się przyda. Więc dzieciaki, zabieramy się do roboty! To dobrze. To najpierw zrobimy może ten mały, krasnoludkowy. Dobrze. Pokażemy dwie wersje, jak zrobić właśnie taki mały i taki z własnych pomponów. Jak w ogóle zrobić coś takiego, tą kulkę? To ja chyba nie zrobię. Zrobisz. Więc najpierw, jeżeli macie na przykład gotowe, kupione pomponiki, to możemy sobie zrobić taki mały różaniec. Zróbmy. Tak, więc co potrzebujemy? Igłę, nitkę, właśnie może być to igła, mogę? Najlepiej tak. Najlepiej, która ma taką dużą dziurkę, żeby właśnie móc przewlec. Więc po prostu sobie nawlekamy. Ja mogę to? Możesz. Jak to się nazywa? To jest kordonek. Kordonek. Aha. A ja wezmę zwykłą też nitkę. Kordonek. Zwykłą. A kordonek to jest dużo nitek tam on ma w sobie chyba właśnie. Więc to jest, ale to jest pleciony. Tak. I jakie to ma być długie, Malwinko? Pokaż, ile tam ci się wzięło. Odwijam. Tyle? Tak, może tak? być. Tak, i tak. uciąć, czyli podwójna nitka lub kordonek lepiej nawet. Tak. I ucinamy. Jeżeli są takie malutkie pomponiki, to wystarczy taka zwykła cienka nitka, prawda? I teraz to jest to czary-mary, trzeba na końcu zrobić jakiś supełek. Zawiązać to po prostu na supełek. Jeśli ktoś nie umie zrobić takiego supełka, takiego o, czyli że tak się zawija, zawijaska, to normalny supełek trzeba tak, zrobić. Tak. Mamy igła, nitka lub kordonek i supełek. I co dalej? No i bierzemy 10 pomponików. Ja sobie zrobię chyba takie włochate. Dobrze. A ja sobie wybiorę te kolory. O, patrzcie, sobie tak ułożę, że będzie pomarańczowy, biały, pomarańczowy, biały, pomarańczowy, biały. A na końcach będzie granatowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! A ja z dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Też mam 10. Super. I wszystkie teraz co są. Robimy? Więc nawlekamy sobie po kolei po prostu. To jest bardzo łatwe. Pomponiki tak fajnie wchodzą. I dojeżdżamy do końca? Dojeżdżamy do końca. 10 naszych pomponików. To, słuchajcie, krasnale to jest naprawdę łatwe, tylko oczywiście takie bardzo małe krasnalki robią to z mamą, dlatego że igła jest dosyć taka dla małych krasnalków ostra. Małe krasnale, wołajcie mamę, babcię albo ciocię, albo starszą siostrę i powiedzcie, teraz robimy broń. Musisz tak. mi pomóc. To jest bardzo dobry pomysł. Ja już, no zobacz, to już jest ja prawie. Już widzę, jak ja się będę modlić na tym różańcu. To jest tak fajnie, że jak są różne kolorki, to tak to właśnie się odróżnia. To szybko nam idzie nawet. No, zobacz, to jest bardzo proste, no nie? O, ja mam ty już. Cześć. O, dobra. Ale to ja też już. I teraz, jak już sobie mamy taki nasz wężyk tutaj, koraliczków, to wracamy do pierwszego i przewlekamy tak, żeby nam się to, o właśnie tak. Żeby taki zrobić? Żeby zrobić, no właśnie taką żeby naszą. Żeby nam wyszedł różaniec z tego. Tak. Jest. Udało jest. Się. Udało się. Piękne. Dobrze. To teraz możemy wziąć. Jestem zachwycona. Pierwszy raz w życiu robię takie piękne różańce. To teraz możemy wziąć jeszcze jedną kulkę, żeby zrobić było na Ojcze Nasz na przykład właśnie. Bo ja sobie wezmę większą, wtedy będzie różnica, może być inny kolor. To ja może wezmę, o, wezmę sobie takie. Takie są ładne te koraliczki. Poczekaj, może sobie ja sobie wziąłam taki duży czerwony. Ja mam takie włochatowe to wszystko. To może ja wezmę żółty, Ojcze Nasz? Ojcze Nasz żółty. Może być? Może być, oczywiście. I on jest tu, tak? Mhm. Tak? Rzeczywiście, on wygląda. I to jest fajne, że się różni od tak. Zdrowaś Mario, Ojcze Nasz. Dobrze, tak. mamy. Tak, tak, mamy. No dobrze, i teraz musimy zrobić sobie krzyżyk. Więc najpierw możemy zrobić też tak, że tutaj zawiązujemy już supełek. Przy Ojcze Nasz. Tak, przy dobrze. Ojcze Nasz. Robimy sobie supełek, żeby nam się właśnie... Ja sobie tak przewlekam. Tak, może być kilka razy, żeby on właśnie nam się... Żeby to nasz... Tak sobie przewlekam. Widzicie, dzieci mi tak wychodzi, jak wychodzi, ale na pewno też może u Was komuś nie wychodzić,
I wtedy się możecie pocieszyć, że cioci Indze też tak wychodzi. Wychodzi. Jak no dobrze, to tam nie jest tak. Bo to chodzi o to, żeby był taki supełek. Dobrze. Żeby teraz? Tutaj nam właśnie to ojcze nasz mogło sobie być tak swobodniej. I teraz zrobimy krzyżyk. Krzyżyk też robimy z pomponików. Ja sobie zrobię może z takich małych. Sobie wybieramy. Ja sobie zaraz też wybieram. A może ja sobie wybiorę na przykład taki biały. Może być na ten, tą belkę dłuższą może być 4-5 pomponików, a na tą krótszą... No ja mogę taki, zobacz. Możesz. Tak. Dobrze, to mam ułożone, tylko jak to teraz zrobić? Czekaj, ja sobie jeszcze ułożę. O, sobie wezmę może... Może ja sobie zrobię też takie różne kolorki. Niebieski, fioletowy. Ja sobie wezmę 5, a tu będę miała... Czyli najpierw dzieciaki sobie ułóżcie na przykład na stoliczku tak. Taki kształt krzyżyka. O, zobaczcie, ciocia Malwa ma taki, a ja mam... Zaraz ciocia Nadia nam pokaże. O, ja mam taki ułożony. I teraz możemy jechać już od tego krzyżyka, ten... Od dołu jakby od dołu, krzyżyka. Tak, tak. Wybieramy sobie... A nie od góry? Nie, no możemy wybrać... Tak, możesz od góry. Od góry, tak, tak, tak. Mogę tak. Od góry, od góry. Tak? Dobrze, bo tutaj patrzę na ten. I tak, tak, tak. Dobrze, tak. To super. Bo ty zwracasz uwagę na kolory, a tutaj właśnie jak sobie tak ułożyłaś, więc chcesz, żeby tak wszystko tak, było. Tak, chcę właśnie, żeby było najpiękniej, bo to jest dla Matki Bożej. To musi być tak ładnie, że szok. Czyli ja tą belkę robię jakby tą, tak, a tak. Tą będziemy później robić. Tak, za chwilę do niej dojedziemy. Czyli kochane dzieciaki, myślę, że też zrozumiałyście, że jak miałyśmy dobrze. Ułożony, ja pokażę jeszcze raz, może ciocia Nadia pokaże. Jak mieliśmy tak ułożony na stoliczku, to te nawlekamy. O, i tak. Mamy nawleczone, a te dwa nam zostały po bokach. I z powrotem jedziemy właśnie przez te nasze pomponiki, dojeżdżamy do tego jednego pomponika, przy którym będzie belka środkowa, tak. Ale przez niego też przekuwamy igłę, czy nie? Tak, tak. Też. Przez niego właśnie też i możemy tak właśnie... Dobrze. Żeby wyszło nam. O. Dobrze, jestem. Jesteś? Tak, aha, żeby nam ja się nie zawinęło. Coś źle zrobiłam. Coś ci nie wyszło troszkę? Nie, dobrze wyszło. Myślałam, dobrze wyszłaś, tak? Wyszło. I teraz tak, bierzemy jeden pomponik na bok. Przewlekamy go właśnie. Dobrze. Tak, mam. Jest, tak? Dobrze. I z powrotem znowu go przewlekamy. I na drugą stronę. Na drugą stronę i wzięły drugi pomponik. Dobrze, czyli przewlekam tu i teraz biorę ten ostatni pomponik i teraz co? I teraz powinien... Już mamy, tak? No, dobra. Wyszło. Wyszedł nam taki krzyż też. Ja sobie jeszcze raz tak przyjadę, żeby nam się trzymało, wiecie? To jest, ty też sobie możesz tak tę belkę tą... O. Tą poprzeczną. Tak, tą poprzeczną. Okej. Okay. I teraz starczą ci te nitki? Tak, tylko teraz powinien być jeszcze supełek. Tak, powinien być supełek. Ale to ja zrobię taki supełek normalny. Tak, teraz ja też ucinam tą igłę. Ucinamy. I ja sobie tutaj zawiążę kilka supełków. O, i już jest nasz gotowy różaniec. On jest taki miluśny. Można teraz malutkowy. Można się przytulić. Może być dla mniejszych dzieci, ale może jakiejś większej dziewczynce też się taki podobać. Z takich pomponików kupnych. Jeśli ktoś z Was ma kupne, to naprawdę... Wiesz co, ja powiem tak, że fajnie byłoby, bo to jest taki mały różaniec. To możesz sobie tą nitkę też odciąć, piękny. Prawda? O, mój też jest taki zachwycona. Malutki. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy ciocia Nadia jest zachwycona. Jest. Widziałaś? No. No, ona chyba też sobie taki zrobi. Taki na palec, fajny jest. A ja mam taki... O. Ale wiesz co, chyba największe wyzwanie to byłoby, gdyby z tych pomponików zrobić cały. Wiesz, bo my tu tylko jedną dziesiątkę robimy. Właśnie. Wiesz, no bo musimy chyba po programie sobie też zrobić taki cały. Taki bo jeden to zajmie, cały. Trochę zajmie czasu, ale to ja mam nadzieję, że wy dzieciaki dacie radę zrobić. Twój jest po prostu takim jeżykiem. No, ale mięciutki. Piękny, a mój jest przytulancem. No. Piękne. To teraz, Malwinko, zabieramy się za drugi rodzaj naszej broni. Tak. Odłóżmy na razie igłę, żeby nam nie zginęła. Tak. I teraz uwaga, uczymy się robić takie pomponiki. I co nam będzie potrzebne? Taka włóczka. Ty masz tam właśnie taką ładną niebieską. Niebieską. Co za zaskoczenie. Kolorowa, taka niebieska w różnych odcieniach. Piękna. No. A ja mam taką różową. I co nam będzie jeszcze potrzebne? Uwaga, uwaga, widelec. Widelec? Od pacyniaków. Od pacyniaków! Bo one kopią ciągle.
No to pożyczyłam od nich, bo mają teraz przerwę chwilę, więc po prostu tak, możesz sobie wziąć, proszę bardzo, widelec. Jeżeli macie mniejsze tutaj właśnie i węższe te ząbki właśnie widelca, to będą malutkie pomponiki, ale lepiej, jeżeli ktoś dopiero szerokie. Zaczyna mieć trochę szersze, prawda? Szerokie więc ja pokażę, jak to zrobić. Bierzemy tak, bierzemy naszą włóczkę. Włóczkę. Ucinamy sobie najpierw jeden kawałek, taki fragment, żeby móc zawiązać. Taki. Tak, tak. Móc sobie go zawiązać. I bierzemy nasz widelec. Czyli to odkładamy. Tak, na razie odkładamy. Przekładamy sobie na razie tak za ten pierwszy ząbek, tak żeby tutaj trzymać sobie tą włóczkę, żeby ona się tak zaplątała tak, troszkę. Dobrze. I owijamy. Jak mamy taki większy widelec, ten szerszy, to 25 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwadzieścia. Dwadzieścia. No to zrobię jeszcze dwa na przykład. 21, 22. Tak. I ucinamy. Tak trzymamy delikatnie, żeby nam też nie uciekło. Czyli tak blisko ucinamy. Może być też blisko, troszkę dalej, żeby ci tak nie uciekło. O, tu. I teraz uwaga. To, ten nasz sznureczek musimy włożyć w tą środkową dziurkę od ząbka. Tak przewlec to. Środkową dziurkę od ząbka i... A, na razie tak, na razie tak. Dobrze. Mamy, tak? Tak. Położymy sobie ten widelec nasz. To jest teraz. Trzymamy tą naszą nitkę, prawda? Tą, tak. I próbujemy sobie zrobić supełek, zawiązać. Na pewno jest trochę trudniej, bo one supełek? Są tak. Tak, czy... zawiązać. Tak, tak. Po prostu zawiązać. Na razie trzymamy zawiązaną. Ściągamy z naszego widelca. I mocno dowiązujemy. Jeszcze mocno, 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 tak? Możemy też albo ty paluszkiem, albo ja paluszkiem sobie nawzajem pomóc. Jeżeli są rodzice, to na pewno pomogą. Na drugi. Mocno ściśnięte teraz. O. I mamy coś takiego. Ta-dam. Bierzemy nożyczki. Z tego będzie pomponik? Nożyczki. Tam masz właśnie. I uwaga, teraz musimy włożyć właśnie i porozcinać te nasze... Tutaj boczki. Rozcinamy. To muszą być trochę dobre nożyczki, które są właśnie... Ale pomysł mam, jak na to wpadłaś? To jest... Wychodzi mi pomponik. I uwaga, uwaga. Rozcinamy. Mogą też być nawet dobre, jeżeli są ostre, takie nożyczki do paznokci, bo to też wtedy tam wejdzie. Yeah. Możemy sobie odciąć te, bo nie są nam już potrzebne. Na razie mamy coś takiego. Jeżeli nam coś tak odstaje niefajnie, to sobie możemy... Czyli to odstające odcinamy. Tak. I teraz, uwaga, uwaga, bierzemy w rączkę. Oj, gdzieś nawet spadł. Jest? Jest. Nie, i coś ci tam odstaje, to możesz sobie odciąć go trochę, zrobić mu ładną fryzurkę, żeby taki był właśnie... Przyciąć mu grzywkę. Przyciąć mu grzywkę, tak. Pięknie. Jest. Jest. Zobacz, tutaj jeszcze chyba ten trzeba rozciąć. A ten jeszcze rzeczywiście został mi jeden nierozcięty. Do rozcięcia. O, jest. Zobaczcie. No i mamy taki pomponik. Im więcej jeszcze możesz, właśnie widzisz, ty miałaś, ja miałam 25 zawinięć, ty miałeś 23, dwa chyba, tak? No to możesz, zobacz sobie różnicę, no nie? Mhm. Że mój jest bardziej włochaty, no nie? To chodź teraz jeszcze raz, bym od początku, tak, od początku. Dobrze, więc ucinamy sobie najpierw jeden kawałek. Który będzie zawiązywał. Zawiązywał. O. Dobrze. Mhm. I teraz? Teraz tak, najpierw sobie, musimy tak zapleść to, żeby się złapało za tak, ząbek. Trzymać. I ja 25. Ty spróbuj też 25. Ja też 25 zrobię. To dobrze. Robimy razem, dobra? Żebyśmy razem liczyły. Czekaj, bo mi to spada jakoś. Tak mogę? Tak. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedem, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. I co tu było? Ucinamy. Ucinaliśmy. 25. Ucinamy. Wkładamy w dziurkę. Tu. Kładziemy sobie, możemy na stoliczku. Tak.
teraz to zawiązujemy. Ojojoj. Tak, robimy supełek tutaj. Pierwszy supełek. Ściągamy z widelca. Hop, siup. Ściągamy. I mocno, 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 mocno teraz ciągniemy i robimy drugi. Ty potrzebujesz paluszka, żeby ci... Już mam zawiązany drugi. Już? No! Kiedy ty to zrobiłaś? I teraz obcinamy boczki. Obcinamy boczki. Tak. Czyli to są boczki. To jest taka przyjemna, widzisz, zabawa. One są takie milusie, te pomponiki. Bardzo to jest przyjemne. Pomponiki. Wyszedł mi taki robak fajny. Ale ja pamiętam, że mamy obciąć te końcóweczki. Mhm, bo później też będziemy mogli sobie to przeszyć też. Digu, 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 dik. Tak. No, jeszcze jeden tutaj wisi. O. Kuli, 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 tuli, tuli. Jest. Ta-dam! No. Tu mi jeszcze... Takie włochate mi wychodzą. Super. Dobra. I takich musimy zrobić 10. 10. Jeśli chcemy zrobić taki. Dziesiątkę, prawda? Mhm. Ale jeśli byśmy chcieli, tak jak ty mówisz, cały, to całe. Trzeba takich zrobić 55 50. Plus jeszcze, bo jeszcze muszą być na Ojcze Nasz. I jeszcze muszą być trzy takie ojczyny. No właśnie. No czekamy, czekamy, czekamy na wasze filmiki albo zdjęcia z waszymi pięknymi różańcami. To ja jeszcze, to zrobimy jeden jeszcze pokażemy. Jeden. Dzieciaki kochane, wy sobie po prostu dalej będziecie robiły, bo jeszcze dziecia Malwa pokaże za chwilkę, jak krzyżyk robimy. Tak, prawda? Tak. Więc jeszcze raz ćwiczymy zrobienie kuleczki, naszego pomponika. Tak, a najpierw ucinamy kawałek. Potem zahaczamy o pierwszy ząbek, już coraz pewniej mi idzie. Ale ja teraz będę liczyć powoli, razem z dziećmi, dobrze, które robią powoli, dobra? Dobrze. Bo znowu mi się tutaj coś nie myli. Dobra, czyli tak. Raz. Ojeju, poczekaj, nie w tą stronę widzisz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, 22, 23, 24, 25. Super. Ucinamy. Zobacz. To pamiętacie, przewlekamy przez ten środkowy ząbek tu. Ale ty już się nauczyłaś, widzę. Ja już się nauczyłam, ja już będę umiała cały różaniec robić. Tu zawiązujemy, tak. I ściągamy teraz. I mocno, 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 mocno. Uciskamy jak najmocniej. I jeszcze jeden supełek. Tak. Ta-da! Wiecie co, dzieciaki, jak to się robi już trzeci raz, to jest coraz łatwiej. Później z zamkniętymi oczami, prawda? Potem dla wszystkich koleżanek i kolegów. Tak. I rozcinamy. Trzeba sobie tak trafić właśnie w te nasze... Ale... I obcinamy to, co wystaje. Cyk. Coś mi tutaj. O, się nie chce przejść. I. Jest. Ale będę miała piękny niebieski. I ten też mam piękny, krasnoludkowy. Mój też jest. Już gotowy. To właśnie, to jak teraz krzyżyk zrobimy? Bo to teraz też. Krzyżyk. Ja sobie go tu troszkę przytnę grzywkę. O, mam. Jest taki rozkudłacony. Bardzo ładny. Krzyżyk, to musimy mieć takie dwa patyczki. Jeżeli mamy na przykład wykałaczkę, to tak jak właśnie, żeby ją... Mogą rodzice przygotować, tak. Albo teraz można przeciąć. Tak, można po prostu przeciąć, albo też, jeżeli to rodzice już muszą najlepiej pomóc. Po prostu nożyczkami to też jest troszkę trudne, ale to rodzice poradzą. Na dwa kawałki, jeden większy, drugi mniejszy. I co teraz? I teraz musimy tą włóczką naszą owinąć ten krzyżyk. Zrobimy tak jak tutaj. Najpierw ten dłuższy. Tak, ten dłuższy. Więc bierzemy klej. Ten też może być? Możesz spróbować, ale lepszy jest chyba taki, bo łatwiej nam jest tutaj posmarować. Tam ci może tamten też powinien się nadać. Całe smarujemy, no bo to się musi trzymać rzeczywiście. I najgorszy jest chyba ten początek, który trzeba po prostu
przykleić. Najpierw tak trzeba chwilę trochę potrzymać, bo ten klej tak musi sobie złapać. No. Więc to jest taki początek. Ja do samiutkiego końca, żebym miała trzymanie na paluszek jeszcze, to sobie zostawiłam właśnie. Bardzo dobrze. Teraz robimy? Przyklejamy tutaj tą włóczkę, ten początek. Dobrze. Trzyma mi się tak prawie. I za chwilę będę mogła zacząć tak po prostu zawijać. Sprytnie. Tamten klej za niedługo powinien wyschnąć. Ale... O, zawija się, dzieciaki. Zawijamy, zawijamy. Tak. Mhm. Jedno obok drugiego. Zwiju, 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 zwiju. I tam, gdzie mi kleju zabrakło, to sobie dokładam. Ale to fajnie wygląda. Mhm. Ty masz taki tęczowy właśnie, taki błękitno. Ja mam cały różowy. Dobra, na to. Zobaczcie, jak mi się zwija. Ja nawet nie dotykam patyczka, tylko kręcę na górze. Ta włóczka sama się pięknie układa. Tak, tak, no, tak. Zobacz, no. Niesamowite. Ja do samego końca dojeżdżam. Tu jest jeszcze, mam kawałek kleju. Trzeba do samiusieńkiego końca, prawda? Tak, tak. Tam, jak... tam gdzie trzymałam, to muszę teraz tam z drugiej strony sobie złapać, tak? I klej posmarować. Mhm. Ja sobie tu trzymam chwilę, trzymam. Aż mi klej wyschnie. Trochę, bo on to tak musi sobie wyschnąć. Cyku, 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 cyk, cyku, cyku, cyk. Jest. No dobrze, to trzeba tam uciąć na samym końcu. Jeszcze mam trzymać troszkę, tak? To ja ci tu utnę i ty też tam trzymaj, trzymaj, bo paczek się rozwija. O, trzymamy trzeba chwilę. Trzymać, żeby się nie odkleiło. Mhm. Ten klej tak powinien szybko złapać. I za chwilę będziemy robić drugi nasz patyczek. Chyba on jeszcze tu mnie nie chce złapać, no. Może za mało kleju. Trzeba tak nie bądź, tak musi się po prostu potrzymać. Trzeba dłużej trzymać, bo inaczej tu mi ładnie złapało, a tu... No właśnie, bo tam już chwilę wysychł ten klej. Potrzebuje też czasu. U mnie się nawet zakleiło, widzisz. No. Tak, możesz sobie też tak zawinąć go właśnie mocno, mocno, mocno. Czyli tak po prostu... Aha. Widzicie, tak kręcić go kręcić. Trzeba. Można też dodać na... Bo ten klej jest przeźroczysty, to on... O, jak sobie tak damy trochę tego kleju i tak... Czyli po prostu się nie boisz, że troszkę się ukleisz, bo potem nie to można się umyć. Mieć. Tak, to jest taki klej, że właśnie widzicie, on się staje przeźroczysty i już nam się wszystko trzyma. Z tej strony też bardzo ładnie. Dobrze, to mamy. I teraz drugi, to samo. Teraz drugi, to samo. Okay. Czyli tak zaczynamy sobie. Najpierw tu na trzymanie zostawiam. Zaraz kleju. Zaraz ci dam, tylko sobie obkleję mój patyczek. Ten krótszy. Dobrze. Tylko jak patrzysz, to ja się jeszcze bardziej stresuję. No, czy mi ładnie wychodzi obklejanie patyczka klejem. Nie patrzę, nie patrzę. Bardzo ładnie ci wychodzi. Czyli najpierw łapiemy na górze i trzymamy chwilkę, prawda? Żeby to się przykleiło. Przyklej się, przyklej. Dobrze. I gdzie jest moja włóczka? Zwiku, zwiku, zwiku. Zwiku, zwiku, zwiku. Kleju się ładnie. A teraz mam inną technikę, jak ja mam różne techniki. Teraz tak. Teraz lecę. Tak właśnie. No ja też tak. Szok. Może, no. Mam inną technikę, nie kręcenia patyczkiem, tylko owijania wokół włóczką, tak? To jest włóczka. To jest włóczka właśnie. Włóczki w ogóle się sprzedaje na motki. O, motek włóczki, bo to jest... Nie młotek, tylko motek. Motek włóczki, bo to jest kudłate. Bardziej puchate niż kordonek. Czyli motek to znaczy dokładnie... Czyli taki zawinięty, zawinięta kłębek włóczka. Właśnie, tak. Kłębuszek. Puszek, kłębuszek była też taka piosenka. I ja sobie już zawijam, ucinam. I tym klejem na końcu tak
Smaruję, smaruję. Smaru, smaru. O, i ucięłaś i potem kręciłaś. Mhm, żeby właśnie jeszcze ten klej nam tutaj dokleił. To ja go też tu wytnę i pokręcę tak trochę. Fajnie. Masz taki mieniący się ładnie. Mhm. Ja masz śliczne różowe. Ja mam różowe. No, trzymaj się, trzeba potrzymać chwilę. Chwilę trzeba potrzymać, bo ten klej, dajmy mu chwilkę. Dzieciaki też na pewno tam walczą. Broń robimy, zaraz to pewnie tutaj tak zrobimy, tak, prawda? Zrobimy krzyż. To można bardzo prosto zrobić, jak już mamy. Ty jeszcze chwilę, czy trzymać się powoli jeszcze? Już powoli mi się trzyma, ale jeszcze trochę puszcza. Dobra, jest. Dobrze, jest. To bierzemy naszą włóczkę i po prostu zawijamy raz w tą stronę kilka razy i raz w tą stronę i za chwilę nam się powinno to trzymać. Aha, czyli tak, a potem na drugą stronę. Sobie utnę, bo mi będzie łatwiej. Tak. I tak. No, kochane dzieciaki, ja myślę, że to Wam wyjdzie bardzo ładnie. I teraz co, jak tak zawinęłam? Trzymać się tak dobrze? Chyba tak, nie wiem. Myślisz, że jeszcze bardziej? No może już, prawda? Może już, tak? I albo możemy sobie to tak włożyć tam do środka, tą naszą włóczkę. Może, a, bo ty masz przód. No to ty sobie bardzo fajnie zrobiłaś. Masz przód nawet, widzisz? A ja sobie tam włożę to do środka nożyczkami, tak o. Widzicie? Tak, żeby mi zniknęło i się będzie trzymało. Jest krzyż. A ja robię supełek. A ty robisz supełek i też masz super. Super. Pomóc ci tam? Czekaj, czekaj, nie, bo ja muszę właśnie tutaj przewlec teraz. Jest. Jest. No dobrze, to mamy krzyżek. Teraz muszę obciąć to jeszcze tylko. I teraz co? I teraz musimy zrobić ten nasz różaniec. Czyli też tak jak wcześniej nawlekamy sobie igłę. Klej już nam nie jest potrzebny. Może być też na kordonek. Może być na kordonek. Ja też sobie wezmę może, o ja też sobie wezmę może zaraz kordonek. Czyli chyba dłuższą taką to. Dłuższą. Bo większe pomponiki są. Zobaczcie, o taką. Tak, tak. Aż taką tylko. Może za długą. A zobaczę. Tak. Może jak coś to się odetnie, tylko żeby ja też sobie wezmę tą niebieską. I na końcu robimy znowu supełek. Supełek. Dobrze. Supełek. Jest supełek. Musi mi się przewlec. Już jest. Dobrze, jest taka duża dziurka. I teraz? Ucieka mi, ucieka, ucieka, ucieka. Jest. Jest. Czyli na końcu już supełek. No i wybieramy sobie 10 pomponików. Ja mogę niebieskie, te co wcześniej zrobiłaś, sobie dodać te? Możesz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ja też będę raz, jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I przewlekamy 9. Po prostu? I normalnie przewlekamy. Ja sobie też tak zrobiłam, że nie tak bardzo gęsto, żeby były, tylko następny troszkę dam odstęp, w sensie, że nie tak mocno ściskałam je. To wtedy będzie właśnie. Ja sobie połączę jeszcze z różowymi. Dwa na przykład niebieskie, jeden różowy. Wtedy jest ile teraz? 2, 3. Ale fajnie wymyśliłaś ten różaniec. Piękny, Malwinko. Chyba musi być tu 3, tak? 3, 3, tu 3. Dobra, to ja sobie 4. Tak zrobię. 5. Ty już masz 5. 6. Ale to wiesz, ciekawe, ile dzieci zrobi cały różaniec, wiesz? No to będzie zadanie niesamowite. Ja jestem bardzo ciekawa. 7. Bo to jest takie fajne robienie. Właśnie, bo to tak... Pomponiki są takie milutkie. No właśnie. Może panie katechetki, albo siostry, albo księża, którzy uczą właśnie dzieci w podstawówce, możecie ich zachęcić, jeśli nie oglądali tego programu, to powiedzcie im o tej wieczorynce, wtedy z całą klasą na religii możecie zrobić. Świetny pomysł. Super. A tu mi uciekło jeszcze 2. Mamy 10.
I teraz, jeszcze musi być Ojcze Nasz innego koloru. Ojcze Nasz. Możesz sobie wziąć na przykład albo z tych pomponi. O, patrz, tu jest jeszcze, a nie, to jest ten mój. Ten jest wolny, czy to jest twój? Możesz go wziąć sobie, tak, jak chcesz. Mogę mieć różowy Ojcze Nasz, żeby się tak wyróżniał. A to już od razu mam teraz przy... Nie, bo musimy najpierw to kółko, pamiętasz, zrobić. Tylko ja sobie policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tu mam też dziesiąty. No i będzie taki. I teraz jak to było? I teraz znowu wracamy do pierwszego i przeplatamy. Tak, przewlekamy, żeby nam się zrobiło właśnie. Jest, dziesiątka różańca. Jest. Mhm. I teraz robimy to Ojcze Nasz, tak? I teraz zrobimy Ojcze Nasz właśnie. O, ja sobie zrobię ten taki jeden różowy mniejszy. Dobrze, mamy Ojcze Nasz. I teraz? I teraz musimy... Mamy już, jeden, tak? Tak? Tak, krzyżyk. Nasz krzyżyk można na przykład sobie, bo tutaj już będzie albo przewlec, jeżeli się nam da, przez jakieś te włóczki, jeżeli się trzymają, albo po prostu przywiązać. Aha, można przewlec. Tak, można tam przewlec. Widzisz, to musiałby... Tą górę muszę, tak, prawda? Tak, musisz właśnie coś takiego zrobić. O, przeszło. Przeszło, tak? I tutaj tak można uciąć i zrobić w odpowiednim miejscu, jaki chcesz, żeby był... Supełek. Tak, po prostu zawiązać. Wow. Prawie gotowe. Cina. Dzieciaki, ale będziemy się modlić w październiku. I z tym ulala. Robię. Supełek. Cudowne. Drugi też zrobię, żeby się dobrze trzymało. A i trzeci niech będzie. Ta-dam. Utnę tą całą nitkę niepotrzebną. I już jest gotowe. Cudowne. Aha, czyli ucinamy to, co jeszcze odstaje. Tak. Pokaż twój. Fajnie. Tam jeszcze odstaje. To tam ci coś odstaje jeszcze. To zobacz, tutaj mam. Ale tutaj jest cały różowy. Przykład. Tutaj jest właśnie taki. Ja zrobiłam taki i taki. Tak, a ja jeszcze mam właśnie, gdzie jest ten mój malutki? A tu, on się tu skrył. No, ten jest taki. Nadia, podoba ci się? Bardzo. O. Ale fajnie. Wiesz co, jak będziesz chciała, to ci pożyczę jeden. Dziękuję. Super. Fajnie. Będę chciała. Och. Kochane dzieciaki, przypominam wam, że cały październik, każdy piątek i środa spotykamy się w naszym sanktuarium w Łodzi o godzinie 17:30 na różańcu i tam koniecznie weźcie te różańce, które robiliśmy razem. Proszę was też koniecznie, żebyście przekazali innym dzieciom, które też chciałyby zrobić taki różaniec, że w tym odcinku możemy się nauczyć robić albo taki piękny różaniec, albo taki. Jaki komu się bardziej podoba? Przekażcie też katechetom. Wszystkim. Najlepiej. Wszystkim. Generalnie w październiku wszyscy chwytamy za broń różańcową. Tak. Pięknie. Dobrze, to myślę, że teraz się pomodlimy. Chwilkę. I ja bym dzisiaj chciała, ponieważ zbliża się już bardzo mocno nasze spotkanie z dziećmi na forum w Łodzi, to chciałabym, żebyśmy się pomodlili o szczęśliwą podróż dla dzieci, dla rodzin. I o to, żeby to nasze spotkanie wyszło piękne i było pełne miłości. Jeszcze też jedną rzecz powiem. Powiedz. Że trzeba posprzątać też. Tak, to może jak skończymy jak program? Jak skończymy, ale żeby dzieci też pamiętały, żeby po wszystkie te rzeczy posprzątać, żeby rodzicom też właśnie nie robić bałaganu, prawda? Pełno. A jeszcze jedna rzecz, żeby tak nie robić tak, jak ja, że tą igłę położyłam gdziekolwiek. Czyli trzeba nie. ją... Trzeba ją wbić w coś, o, i wtedy ona się nie zgubi i nikomu się nie wbije w bucika. To my się najpierw modlimy, a później sprzątamy. Sprzątamy. Tak jest. Tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Ci dzisiaj, Panie Jezu, za naszych obrońców, świętych archaniołów, za Michała, Rafała, Gabriela, za tych, którzy nieustannie wpatrują się w Twoje oblicze i modlą się za nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za tą broń, którą nam dajesz, za różaniec. Dziękujemy Ci za Matkę Bożą i za to, że ona zawsze jest przy nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. I chcemy Cię poprosić, aby cały październik był dla nas takim przepięknym czasem trwania bardzo blisko Matki Bożej, także w tej modlitwie na różańcach, które dzisiaj zrobiliśmy. Niech te różańce będą codziennie w naszych rączkach, abyśmy się mogli modlić. O to Cię prosimy, Panie Jezu, i też
za nasze spotkanie, nasze forum rodzin, aby zarówno też mamusia i tatuś doświadczyli czegoś bardzo dobrego, bo będą specjalne konferencje też dla nich. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I zakończmy naszą modlitwę wołaniem do właśnie Królowej Archaniołów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami. Święty Rafale Archaniele, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Kochane dzieciaki, zaraz będzie plansza z tym, co potrzeba jest na nasze spotkanie kolejne. A konkurs z dnia dzisiejszego brzmi: podaj, napisz w komentarzu 3 imiona archaniołów. I tych imion nigdy nie zapomnijcie, bo to są bardzo ważni nasi przyjaciele. Mocno Was ściskamy i zabieramy się za sprzątanie. Ale zanim, to jeszcze filmiki. Obejrzymy filmiki, tak, filmiki, a potem sprzątamy. A potem sprzątamy. Tak samo Wy. Obejrzyjcie filmiki, a potem sprzątamy. Pa, pa. Pa, pa. Na całego rycerz światła, przyjaciel dzieci, pozdrawiamy mocni w duchu.